Dzień dobry, państwu. Witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj zajmiemy się tematem endeckiego podejścia do Rosji. Rosji białej, czerwonej i tej dzisiejszej. Ta dzisiejsza jest określana. Przez niektórych jako bardziej spadkobierca Białej Rosji, przez niektórych bardziej jako spadkobierca Rosji Czerwonej, a niektórzy by powiedzieli, że to jakaś hybryda, czyli wychodziłoby, że Rosja jest dzisiaj biało-czerwona. To o tym, jaka jest ta Rosja i jak należy do niej podchodzić, to porozmawiam dzisiaj z moimi państwa gościem, którym jest Jan Engelgard, redaktor naczelny Myśli Polskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, oczywiście endeckiej Myśli Polskiej. No, oczywiście, że endeckiej, chociaż niektórzy się z tym nie zgadzają, tak samo jak burzliwie się nie zgadzają właśnie z definiowaniem endeckiego podejścia do Rosji. To może zacznijmy właśnie od takich rzeczy prostszych, żeby potem przejść do bardziej skomplikowanych, bo podejście endeckie do Rosji białej jest jakby chyba dobrze znane. Niektórzy oczywiście je analizują tylko w kontekście historycznym, ale ono jest najbardziej znane, no bo to wiadomo, jaka była polityka w przededniu I wojny światowej i w trakcie I wojny światowej, aczkolwiek tu jeszcze, jeszcze można by zauważyć wątek, no bo Biała Rosja nie kończy się z rokiem 17. Biała Rosja gdzieś tam kończy się. Z upadkiem tych właśnie białych generałów walczących z władzą bolszewicką, a to jest jeszcze karta mniej znana, podejście do białych generałów, więc może zacznijmy właśnie od tego, od takiej dość prostej i oczywistej rzeczy, jak podejście do, do tej Rosji białej, carskiej tradycyjnej tak. Proszę, dopóki nie było w Rosji rewolucji wojny domowej, to była jedna Rosja. No. Czyli Rosja rządzona No to, to, jest... to tak się teraz partia Putina nazywa jedna Rosja. No to tu coś w tym jest. Czyli to była Rosja, no Rosja to Rosja, czyli rządzona przez carów. Potem pojawiła się w roku 17 Rosja Demokratyczna, która mm, została przyjęta przez środowisko endeckie dosyć entuzjastycznie, czemu się trudno dziwić, ja przypomnę, że oświadczenie rządu tymczasowego, tego demokratycznego z 30 marca 1917 roku przyznawało Polsce niepodległość. Oczywiście jak się wchodziło w szczegóły, to niektórzy mieli wątpliwości, tym niemniej dzisiaj lekceważone oświadczenie rządu tymczasowego z 30 marca 1917 roku w zasadzie odblokowywało endecji, głównie Romanowi Dmowskiemu oczywiście na zachodzie, drogę do pozyskania poparcia państw zachodnich dla idei niepodległej Polski. Wtedy Ignacy Jan Paderewski wystosował taki entuzjastyczny telegram do rządu wtedy księcia Lwowa, że oto nastał czas, kiedy wszystkie nasze konflikty są już przeszłością i otwiera się nowa era i tak dalej. No ale wiemy, że rządy demokratycznej Rosji trwały krótko i pojawiła się Rosja Czerwona, czyli bolszewicka. Czyli wtedy dopiero, czyli od końca 1917 roku możemy mówić o dwóch Rosjach, czyli Rosji Czerwonej i Rosji Białej. I tu wbrew pozorom stosunek endecji do tych dwóch Rosji nie był jednoznaczny. Po pierwsze, wojna domowa trwała w latach 1918 zaczęła się w zasadzie na pełną skalę, ale w 19 to była Pogeum, w 20 to już jest schyłek. I gdybyśmy przeanalizowali stanowisko obozu narodowego wobec tego problemu, za kim się opowiedzieć, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że wbrew pozorom temu, co można by sądzić, że no, oczywiście, że powinni poprzeć białą Rosję. To tak się nie stało. Były oczywiście głosy głównie w kraju. Działaczy endeckich, na przykład Wasiutyńskiego, Bogdana i tak dalej, że trzeba nawiązać kontakt z Białą Rosją, e, ponieważ oni najprawdopodobniej wygrają. No a my zawsze mówiliśmy, że trzeba się z Rosją porozumieć. Tymczasem, Domowski, jak wynika z badań, z dokumentów, ja pisałem taki artykuł na konferencję w roku 1919, która w Krakowie się odbyła, o stosunku delegacji polskiej w Paryżu do, do, do problemu rosyjskiego. I tam. Między innymi jednym ze źródeł są rozmowy Dmoskiego z Emilem Dillonem. To był taki dziennikarz brytyjski, zap, zaprzyjaźniony z Moskim, i on spisywał na serwetkach. Jak w kawiarni się spotykali, czy na jakichś innych spotkaniach, takich półprywatnych bądź prywatnych, co Dmoski mówił. I tam jedna, jedna z tych zapisków chyba latem 19 roku, jest taka: w zasadzie nie wiem, jaką politykę obrać wobec wojny domowej. Czy dla nas korzystniejsze byłoby zwycięstwo Bolszewików czy Białych? Nie jest to takie jednoznaczne. I właściwie Endecja nigdy do końca białych nie poparła. E, oczywiście były różnice zdań między poszczególnymi politykami Endecji, ale nie było jednolitego stanowiska. A na przykład Stanisław Grabski, który miał wówczas duże znaczenie, oczywiście napisał to już w swoich pamiętnikach, a więc pisanych już później znacznie, mówi tak: Józef Piłsudski wstrzymał ofensywę i nie dogadał się z białymi, tylko z czerwonymi. Uważam, że dobrze zrobił. Proszę zwrócić uwagę, Stanisław Grabski, ale już na przykład z perspektywy czasu, Jędrzej Giertych w, w latach 60., konkretnie w 67 roku, po ukazaniu się powieści Józefa Mackiewicza Lewa Wolna, przypomnę, Józef Mackiewicz oskarżył wprost Piłsudskiego o uratowanie bolszewizmu, ale Józef Mackiewicz nie był Endekiem. Jędrzej Giertych napisał do niego dwa listy po przeczytaniu tej książki, i napisał tak. Po głębszym zastanowieniu się uważam, że ma pan rację. Nieudzielenie pomocy białym było jednym z największych błędów Polski, i również błędem z punktu widzenia chrześcijańskiego. A więc widzimy, że e, poglądy nad. Ale już Tadeusz Piszczkowski, taki czołowy historyk emigracyjny, enddecki, już nie miał takiego jednoznacznego stanowiska. A więc odpowiadając na pytanie, rodziła się tutaj w latach 1918-19. Jakby yy, nowa, y, nowa polityka Dmowskiego czy Endecji wobec Rosji, która nadchodziła, czyli Czerwonej. W jakim kierunku? W kierunku uznania realiów. To znaczy, w przeciwieństwie do Piłsudskiego, Endecja nie była za wojny, czyli wyprawa kijowska i tak dalej, te wszystkie programy federacyjne. W, y, na początku 20 roku, czyli w lutym, powiedzmy. I wcześniej, w styczniu, endecja postawiła problem następująco. Trzeba uznać realia. No, już w 20 roku wiadomo było, że będą bolszewicy rządzić i po prostu zabrzeć pokój. I w tym kierunku działał Grabski. Ale Idmowski, który był jeszcze w Algierze, pisał do Kozickiego: Jeżeli będziecie rozmawiać z bolszewikami, uwaga, to róbcie to bez pośrednictwa Brytyjczyków. Ciekawe, prawda? Czyli bezpośrednio. Piłsudski, jak wiadomo, wtedy przygotowywał wojnę, bo chciał rozwiązać problem wschodni tak jak chciał. Zakończyło się to klapą. No i wtedy jest problem, jak z tą Rosją dalej funkcjonować. Dmowski był zdania takiego, że dwojga złego to ci bolszewicy może nie są tacy dla nas groźni, bo oni po pierwsze będą długo się zajmować sobą. Ta rewolucja, czyli rewolucja bolszewicka, była czymś strasznym. Nie życzyliśmy tego Rosji. Tak napisał w polityce polskiej, ale widoczny był w tej rewolucji jakiś głębszy sens, skoro oni się utrzymali przy władzy, a nie biali. I że z tą Rosją bolszewicką trzeba się dogadać. I proszę Państwa, symboliczna sprawa, to znaczy, Roman Mosk jako minister spraw zagranicznych, Bo przypomnę, to była jesień 23 roku, półtora miesiąca był. Jego ostatnim dokumentem, który podpisał, to było uznanie przez Rzeczpospolitą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i nawiązanie stosunków dyplomatycznych. 13 grudnia 1923, charakterystyczna data, prawda? 13 grudnia. A więc od tej pory można mówić, że endecja uważa, że należy prowadzić politykę koegzystencji z ZSRR. Przyjaznej koegzystencji, to znaczy... Oni na nas nie napadają, my na nich. Musimy być pewni, że programy rewizjonistyczne z ich strony nie będą realizowane, ale i my nie damy się wplątać w żadną wojnę przeciwko Sowietom, na przykład z poduszczenia Zachodu czy Niemiec. To była ta wytyczna. Natomiast to nie oznaczało, że endecja akceptowała, nie wiem, ideologię bolszewicką. To były dwie, czyli mamy rozróżnienie. Odrzucamy tą ideologię, my kierujemy się własnymi zasadami, natomiast uznajemy realia, państwo, które istnieje na naszych wschodnich granicach, które będzie państwem, które będzie z nami sąsiadować no, długo, i wtedy Dmowski sformułował tą tezę w polityce polskiej odbudowanie państwa, że rządy bolszewickie przeminą w ciągu trzech pokoleń. No i tak mniej więcej się stało, ale zostanie naród rosyjski i on będzie dla nas punktem odniesienia i e, rozwiązanie na dłuższą metę, ułożenie relacji z Rosją już po bolszewicką jest najważniejszym zadaniem polityki polskiej. Tak można w skrócie powiedzieć o stosunku do Rosji białej, natomiast Dlaczego Dmowski po pierwsze nie, no nie lubił, no jak nie był jakimś gorącym zwolennikiem współpracy z Białą Rosją, chociaż w Paryżu kontaktował się i z Sazonowem i z Makłakowem, bo są w jego archiwum nawet, proszę Państwa, ja to widziałem, wizytówki tych polityków z księciem Lwowem, oni wtedy w Paryżu byli, gdzie nawet na odwrotnej stronie jest napisane, kiedy będzie spotkanie, śniadanie i tak dalej. Potem endecy, którzy byli non stop atakowani, że się kontaktują jeszcze jakby z resztkami carskiej Rosji, to na przykład Stanisław Grabski w sejmie zaprzeczył. Nie ma żadnych kontaktów. Co jest nieprawdą, bo były te kontakty. Oczywiście Dmoski musiał się kontaktować z białymi, ponieważ biali byli popierani wówczas przez Francję i Wielką Brytanię. To jest 19 rok. Ale jak tylko sprawa się rozwiązała, no to już tak bez większych oporów jakby przestał się kontaktować. I proszę Państwa, bardzo charakterystyczne, jest rok 23, Dmowski jest ministrem spraw zagranicznych. Dostaje sygnał, że oto pojawiła się w Warszawie przedstawicielstwo monarchistycznej organizacji antybolszewickiej, która w Rosji ma gęstą siatkę konspiracyjną i przygotowuje przewrót przeciwko bolszewikom. Oczywiście byli to ludzie dzierżyńskiego, którzy się podali za monarchistów i wielu ludzi się nabrało. Zarówno w Polsce, jak i w Europie, że oto, proszę bardzo, pojawili się prawdziwi Rosjanie, monarchiści. Piłsudczycy połknęli to jak indyk kluski. To znaczy uwierzyli, że to są prawdziwi monarchiści. Natomiast Dmowski odmówił spotkania z tą delegacją. Nie dlatego, że wiedział, że to są podstawieni przez GPU agenci, tylko Dmowski uznał, że jest to szkodliwe dla sprawy Polskiej, ponieważ oni tak, on nie wierzy, że oni odzyskają władzę, a to popsułoby nasze relacje z obecnym e, państwem rosyjskim. I dzisiaj ci wszyscy teoretycy od służb specjalnych wyszła taka książka właśnie Operacja Trust czy Trust, gdzie autor mówi, no Dmowski był jednym z niewielu polityków, który przenikliwie był ostrożny i tak dalej. Oczywiście ta przenikliwość wynikała z tej koncepcji, o której mówię. I dlatego, że on wolał się spotykać z posłem Wojkowem, czyli posłem pełnomocnych y, rosyjskiej Socjalistycznej Republiki, a potem ZSRR, nie z monarchistami. I to jest bardzo charakterystyczne. Nie dlatego, że był lewicowcem, tylko że uważał, że to bolszewicy będą rządzić, a więc skoro oni będą rządzić, to z nimi należy mieć kontakt, a nie z monarchistami, którzy na pewno już nie będą rządzić. To tyle tytułem wstępu, bo wiem, że niektórzy y, podobno byli zaskoczeni, że dmoski się spotykał z Wojkowem. Tak kolega mi mówił kiedyś. Ponieważ był to, był to przedstawiciel no, zbrodniczego reżimu, można powiedzieć tak dzisiejszym, dzisiejszym językiem. No chociaż o tych wszystkich zbrodniach to jeszcze wtedy tak dużo nie wiedziano. I to było jeszcze przed tym takim apogeum, które miało miejsce w latach 30., ale, ale to jest właśnie, właśnie ciekawe, bo tu w tym momencie niektórzy badacze ze strony jakby obecnej władzy, dziejów myśli narodowej, no, jest błąd systemu. Bo z jednej strony tu przecież endecja była antykomunistyczna, no była antykomunistyczna na froncie wewnętrznym, natomiast tu właśnie, tu właśnie ta konstelacja uznania ZSRR spotkań z Wojkowem, z Wojkowem jest, jest bardzo, jest, jest, jest czymś, co wywołuje ten błąd systemu. Ba, ja sobie przypomnę tak na kanwie niedawnej konferencji, w której obaj uczestniczyliśmy, że Jędrzej Giertych w swoich wspomnieniach z niewoli wspomina, jak to spotkał syna Stalina? I syn Stalina mówi: Wszyscy w Polsce nas nie lubią, ale był jeden człowiek, który nazywał się Dmowski i on chciał z nami rozmawiać. No i Giertek mówi: No ja znałem Dmowskiego i się właśnie syn Stalina wtedy, wtedy tak jakoś uśmiechnął czy ucieszył. I, i to, jest, to jest właśnie dosyć ciekawe, że można, to, bo to pokazuje, że można rozgraniczać ideologię od realpolitik. Ja się dziwię, że w ogóle takie wątpliwości się pojawiają, bo oczywiście Dmoski rozmawiając z Wojkowym, rozmawiał z przedstawicielem państwa, a nie rozmawiali o tym, jak w Polsce wprowadzić kołchozy albo zlikwidować Kościół. No bo przecież to absurd byłby. Przypomnę, że ze Związkiem Radzieckim stosunki dyplomatyczne utrzymywał cały świat zachodni. Więc dlaczego my e, mielibyśmy robić coś innego? Przypomnę również, że po 26 roku e, Piłsudczycy, którzy uchodzili za przecież antyrosyjskich czy antysowieckich. Nie zerwali tych stosunków, wręcz przeciwnie, doprowadzili do zawarcia w 1932 roku paktu o nieagresji. 1932 rok. I wtedy było wielkie odprężenie, którego nawet za czasów Endecji nie było, że przyjeżdżali tutaj artyści ze Związku Radzieckiego, gospodarcze delegacje, ruch turystyczny się zaczął. Lepecki, czyli adiutant Piłsudskiego, pojechał. Na zaproszenie, oczywiście, czy gościnnie przyjęty w te miejsca, gdzie Józef Piłsudski jeszcze w latach 80. XIX wieku był na Syberii. Potem napisał takie wspomnienia, czy przepraszam, reportaż z mojej wizyty w Sowietach, w Związku Radzieckim, gdzie napisał: No, na Syberii byłem i tak dalej, teraz to już jest wolny kraj, nie ma tutaj żadnych obozów i tak dalej. Takie rzeczy pisał Piłsudczyk. Więc tutaj to mówię w tym kontekście tych dzisiejszych paranoi, że ówczesne obozy polityczne, czy Endecja, czy Piłsudczycy traktowały to dosyć pragmatycznie. A ja przypomnę, że w latach 32-33, kiedy było największe odprężenie w stosunkach Polski z ZSRR na Ukrainie, ale nie tylko na Ukrainie, bo dzisiaj to zawęża się, panował kolektywizacja i głód. I nikt tego nie podnosił jako argumentu, że no nie, no tam się dzieją straszne rzeczy, zbrodnia, nie będziemy się kontaktować z tym zbrodniczym reżimem. To tylko świadczy o tym, tego typu głosy, o regresie myślenia politycznego, które u nas panuje. I przenikaniu, nazwijmy, obecnej demoliberalnej narracji takiej, że nie będziemy się rozmawiać ze zbrodniczymi reżimami. Proszę Państwa, w dyplomacji nie ma takiej kategorii. Są relacje międzypaństwowe, sprawą wewnętrzną tych państw jest, jaki mają wewnętrzny ustrój, co tam się dzieje, i tak Oczywiście trzeba wiedzieć o tym, są pewne rzeczy, które czasami są nie do zaakceptowania, ale w sumie własny interes jest najważniejszy. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że Endecja, nie akceptując ideologii bolszewickiej, no od, o Jędrzeju Giertychu potem taki artykuł napisał presortarka, antykomunistyczny rusofil. To oczywiście trochę y, może y, przegięcie pewne, ale coś w tym jest. Antykomunistyczny Rusofil, chociaż on Rusofilem jako takim no, nie był, y, uważał, że Polska powinna rozmawiać y, z Rosją, a nie to, że był Rusofilem. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że w tej nomenklaturze, której używano w publicystyce ndeckiej, zarówno przed wojną, jak i w czasie wojny i po wojnie nazwa ZSRR albo ZSRS, czyli Związek Socjalistyczny Republik Sowieckich, chociaż słowo sowieckie jest rusycyzmem. Czyli ci, którzy mówią, że jak ktoś używa Związek Radziecki, to jest o, podejrzane i tak dalej, to jest odwrotnie. Ci, co mówią Związek Sowiecki, używają nazwy rosyjskojęzycznej, a tłumacząc sowiecki jest na język polski radziecki. <laughs> no więc taki polega paradoks. Ale bardzo często w publicystyce nie pisano ZSRR albo ZSRR, tylko Rosja. Co ciekawe, tutaj podam przykład, w okresie PRL-u, gdzie przecież nie używano terminu Rosja, w wytycznych ideowo-politycznych stowarzyszenia pax z 1958 roku używano terminu Rosja, gdzie pisano m.in., że ułożenie na przyszłość dobrych relacji Polski i Rosji jest naszym zadaniem. Nie napisano ZSRR. A to były wewnętrzne wytyczne. Czyli w Wendecji bardzo wyraźnie akcentowano czy rozumiano tą różnicę między podejściem do państwa, które jest podmiotem no, życia międzynarodowego, i tak dalej, a ideologii, którą no, wiedziano, co tam się dzieje. Ale na przykład, jeżeli chodzi o okres stalinowski, to yy, zauważano jedno, i to było w publicystyce zarówno ONR-u, jak i SN-u. Zresztą kolega Andrzejczak napisał y, taką obszerną książkę o stosunku czy publicystyce obozu narodowego wobec ZSRR, ZSRR głównie, gdzie przebijało tak, że Związek Radziecki od 30, połowy lat 30. przestaje już być taki skrajnie ideologiczny, staje się państwem już nawiązującym do tradycji rosyjskiej. Co było częściową prawdą, bo jak wiadomo, Stalin zatrzymał taką. No, nazwijmy internacjonalistyczną bolszewizację, również w doktrynie, yy, znaczy w doktrynie takiej, nie wiem, wobec rodziny, czy, czy i tak dalej. Tam były oczywiście dalej yy, bolszewizacja ale już na przykład rodzina miała być normalna, yy, sięgano do tradycji państwa rosyjskiego, a nie mówiono, że rewolucja rozpoczęła od zera, wszystko, tak jak rewolucja francuska rok zerowy, a wszystko inne wy wywalamy. Więc uważano, że yy, ZSRR zaczyna ewoluować w kierunku państwa. Takiego narodowego, czyli stać się, stając się powoli taką Rosją. I to, i tak dalej. Oczywiście to nie wszyscy akceptowali. Wiemy, że po wojnie, czy w czasie wojny, formacje te narodowo, te, które potem do podziemia zeszły i tak dalej, uważały, że walczymy z komunizmem, czyli z ZSRR, czy z Rosją i tak dalej. Ale to był wynik jakby tej niezgody na to, że tak wojna się zakończyła i że tutaj no. Moskwa będzie miała dużo do powiedzenia również w sprawach wewnętrznych. Tego nie zakładano, proszę Państwa. Czyli była gotowość w obozie narodowym, że my możemy się dogadać, ale jako równoprawni partnerzy, granica wschodnia, ryska i tak dalej. Tylko że, proszę Państwa, w realiach II wojny światowej to wszystko stało się nieaktualne, ponieważ to ZSRR był no, głównym filarem koalicji antyhitlerowskiej, to on przetrącił. Hitlerowi kręgosłup, i to zaczęli dyktować warunki, ale to jest jakby inna sprawa. Czyli podsumowując ten pierwszy okres, no możemy powiedzieć, że NDC, i to ONR też przecież takie stanowisko miał. Na przykład w publicycy Seoneru patrzono z pewnym podziwem na politykę uprzemysławiania ZSRR. Bo dzisiaj to się wyśmiewa, tam kanał Białokamory, ale budowano przecież i huty, i elektrownie wodne, i tak dalej na Dnieprze. I to budziło pewien, bo na zachodzie był kryzys. A tutaj mówiono, a te pięciolatki to się sprawdzają i tak dalej. Dzisiaj to się wydaje jak to niemożliwe, ale tak było. To była pewna fascynacja tym, tym rozwojem, że można bez, nazwijmy, zachodniego kapitału do tego doprowadzić. Chociaż wiemy, że ten kapitał w początkowej części był, przez na przykład Amerykanie, wspierali bolszewików, ale potem zastali na to się zerwał. Także tyle na temat Rosja Biała czy czerwona, problem chyba zacznie się teraz, Jak to, jaka Rosja jest dzisiaj? Czy to jest bardziej Rosja postsowiecka, czy Rosja nawiązująca do tradycyjnej, tej prawosławno-carskiej? Tak, to, to na pewno to jest, to jest największy problem z definicją tego, czym Rosja jest dzisiaj, bo tam to piętno, piętno okresu Związku Radzieckiego jest bardzo silnie odciśnięte i tego nie można negować, ale z drugiej strony no, jest spory wpływ chociażby prawosławia. No i, no, i w, no, z jedne, no i właśnie to jest, to jest paradoks. Z jednej strony cerkiew tutaj kanonizowana, rodzina carska, a z drugiej strony no, mumia Lenina, więc, więc właśnie, właśnie to jest kraj pełen pewnych sprzeczności pozornie, aczkolwiek rzeczywiście w początkowej okresie, czyli po obaleniu, znaczy po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy Jelcyn doszedł do władzy, mieliśmy taki okres antybolszewicki, zarówno w publicystyce, w naukach historycznych. Zmiana e, w hymnu chociażby. Tak, hymnu. Odcinamy się od Związku Radzieckiego i tak dalej. E, e, oczywiście czasami robili to ludzie, tak jak Jelcyn, który przecież to on zburzył jeszcze jako pierwszy sekretarz w Swierdłowsku, czyli w Jekaterimburgu, dom i Patiewa, gdzie zamordowano rodzinę carską. A potem był wielkim zwolennikiem, prawda, że zbrodnie komunizmu, więc była tutaj pewna nuta fałszu. Ponieważ robili to komuniści, dekomunizowali związek, znaczy Rosję. Ale okazało się, że duża część społeczeństwa. Jest przywiązana do tradycji Związku Radzieckiego, yy, widząc w nim państwo, które no, przede wszystkim ich rodziny tam no, funkcjonowały. Niektórzy yy, robili kariery, znaczy nawet dużo robiło kariery, i tak dalej. Dla nich Rosja Carska była czymś abstrakcyjnym, odległym, a ten Związek Radziecki był w zasięgu pamięci. Yy, II wojna światowa. Każdy miał w rodzinie kogoś w Armii Czerwonej i tak dalej. I Putin, który doszedł do władzy, przypomnę, na początku lub dwutysięcznym, przyjął inną strategię. To znaczy tak, Rosja carska tak, bo to jest ciągłość państwa, ale nie można wykreślić 75 lat historii, chociaż Putin nie lubi Lenina, bo tu kolega wspomniał o tej mówi. On, miał, on jest ostrożny w tych ocenach, bo nie chce zrazić sobie, nie wiem, 30% populacji, która jest dalej uważa, że Lenin był wspaniałym człowiekiem. Putin uważał, że należy zlikwidować mauzoleum. Tym bardziej, że Lenin sam życzył sobie pochowania na normalnym cmentarzu. <laughs> to jest paradoks, że ten Lenin został zmumifikowany wbrew sobie, ale już ci te tłumy, które czczą tą, tą postać, tego nie wiedzą. No, i uważają, że próba zlikwidowania mauzoleum to jest zamach na człowieka takiego zasłużonego i tak dalej. Stąd też do dzisiaj ta mumia tam jest. Oczywiście ona stała się już też atrakcją turystyczną. Przecież każdy z zachodu turysta chce to zobaczyć, prawda? Ja nie byłem nigdy, ja byłem na Placu Czerwonym, ale, ale mumii Lenina nie widziałem, ale na pewno jest to też atrakcja turystyczna. Ale generalnie dlatego nie zlikwidowano tego mauzoleum, z tego powodu, że Putin patrzy na sondaże, jeżeli nie chcemy rozbijać społeczeństwa, które ma taki sentyment, czy duża część społeczeństwa, to na razie niech ona będzie. Ale przyjdzie taki czas, że ją zlikwidujemy, a mniej więcej taki jest. Bo Putin na przykład twierdził, że Lenin, ja to sam słyszałem, on miał taki wykład kiedyś, no już ładnych parę lat temu, pozbawił Rosję owoców zwycięstwa w pierwszej wojnie światowej, dosłownie. Co to oznacza? To znaczy, bolszewicy obalając Rosję, tą, która walczyła po stronie zachodu, spowodowali, że Rosji nie było na przykład na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie Rosja była w zwycięskiej koalicji. A bolszewicy ją wykreślili z tego, z tego układu. Natomiast to jest ciekawe, że Putin nigdy jednoznacznie nie potępił Stalina. Przy czym potępił zbrodnie. Ponieważ cerkiew prawosławna bardzo silnie naciska, że ofiary stalinizmu czy, czy komunizmu należy uczcić, i ponieważ cerkiew prawosławna poniosła największe straty, właśnie została prawie starta z powierzchni ziemi. I, natomiast jeżeli chodzi o rodzinę carską, tak, doszło do pogrzebu, kanonizacji, ale część hierarchii prawosławnej, tej oficjalnej, jest sceptyczna. I były tam różne zgrzyty. No w każdym bądź razie tradycja monarchistyczna jest obecna w Rosji, na przykład są grupy monarchistyczne, ale one nie mają żadnego wpływu. Jest na przykład silny nurt rekonstrukcji historycznej Białej Rosji. Ja znałem mnóstwo takich profili, teraz one się pourywały, przebierają się tam w Denikina i tak, o właśnie, Denikin. Podstawowa, kluczowa postać Białej Rosji. To na polecenie Putina z jego zwłoki, czy prochy, zostały sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, pochowane z honorami w Moskwie. Są pomniki Kołczaka na Syberii. Powstał film o Kołczaku, ten fabularny, bardzo zresztą dobry. Więc jest to próba odwołania się do każdej tradycji. Prawda? A z drugiej strony, pragmatyczne stwierdzenie. Że nie można wykreślić historii Związku Radzieckiego y, jako państwa, natomiast to nie znaczy, że to jest akceptacja dla wszystkiego, co się działo w, w tym Związku Radzieckim. Tutaj był problem Aleksandra Sołżenicyna, który jak wiadomo wrócił w roku 1994 i on był na przykład, on twierdził, że Związek Radziecki nie był Rosją, tylko antyrosją. Nawet taka książka wychła. Antyrosja jako w koncepcji Aleksandra Sołżenicyna. Ale on potem do tej Rosji wrócił w 90-tych latach, zobaczył, że ci oligarchowie to rozkradli pół kraju albo cały kraj, ale potem poparł Putin, jak już Jelcyn nie był prezydentem, ponieważ Putin wtedy wykonywał takie gesty. Więc na przykład Nikita Michałkow, ten reżyser, on ma takie programy, on teraz w szpitalu leży i tak dalej. On wyraźnie nawiązuje do tradycji carskiej Rosji. Ale to nie znaczy, że się, od, na przykład, nie wiem, odcina związek Związku Radzieckiego. Dlaczego? Tu kluczem jest, żeby to zrozumieć, to jest oczywiście II wojna światowa, ponieważ to jest główny punkt odniesienia dla tożsamości rosyjskiej. Czyli te miliony ludzi, którzy mieli swoich ojców, synów, braci w armii. No i kobiety też służyły. I ponieważ, jak mówiłem, Rosja carska jest już zbyt odległa, jest abstrakcją. Natomiast w tej wojnie. Oni wszyscy uczestniczyli i Putin z tego zrobił taki no, główny element tożsamości obecnej Rosji. To była pewna oczywiście nawet pułapka, bo oni są w niewoli tego mitu wielkiej wojny ojczyźnianej. Aczkolwiek trudno, jak powiedział profesor Bogusław Wolniewicz, nieżyjący, ale pewnie znany, to napisał, wypowiedział taki, takie zdanie: Czego wy chcecie? Żądacie, żeby Rosjanie potępili Stalina tak samo jak Hitlera? Ale przecież jest zasadnicza różnica. Hitler doprowadził do największej klęski w historii Niemiec, a Stalin doprowadził do największego zwycięstwa w historii Rosji, więc już z tego powodu oni go nigdy nie wykreślą do końca. No i rzeczywiście tak jest. Aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, że w, obecnym, w obecnej Rosji nie ma państwowego kultu Stalina, co niektórzy mówią. Owszem, partia komunistyczna to uprawia oraz różne kręgi, na prowincji budują pomniki i tak dalej. Natomiast oficjalnie Stalin nie jest czczony. Nawet jak były obchody rocznicy Wielkiej Wojny, zwycięstwa, to była chyba która rocznica w 2015, to władze Moskwy zakazały billboardów ze Stalinem. No, ale on był głównodowodzący, teoretycznie logiczne, ale obawiano się, że no lepiej nie, no bo jednak kojarzy się również z tymi zbrodniami które miały miejsce. Tak to, to wygląda, jest to skomplikowane. Natomiast ja stoję na stanowisku, że my nie powinniśmy tak nachalnie ich pouczać. To znaczy, że tu musicie zrezygnować, bo inaczej nie będziemy z wami rozmawiać i tak dalej. Nie? To jest problem, który musi się utrzeć wewnątrz Rosji. Oczywiście dla nas lepiej by było, gdyby nawiązywali do tej tradycji, która no nam, chociaż wie kolega i proszę państwa, u nas są tacy, którzy mówią, że jakakolwiek tradycja rosyjska jest do odrzucenia. I że czy biali, czy czerwoni, czy demokraci, czy autokraci, to wsiora wno trzeba zrównać z ziemią. No to takie podejście, jeżeli ktoś ma, no to nie mamy o czym rozmawiać, prawda? Natomiast naszą, jeżeli ktoś jest realistycznie nastawiony i chce, żeby te stosunki układały się dobrze, to musi jedno zrozumieć, że no my też mamy problem z swoją historią. Widzimy, jakie są spory. To jest naturalne, że u nich jest to samo. I nawołuje więc tutaj w, w ramach tego programu do takiego spojrzenia realistycznego, ale wiedząc o co, o co chodzi, no, że, że niektóre rzeczy, które się u nas mówi, są nieprawdą. Po prostu. Ja na przykład lubię Białą Rosję. Stanis Józef Mackiewicz był rusofilem, był klasycznym, większym niż Gierty, a przecież nie był endekiem. Józef Mackiewicz, który był skrajnym antykomunistą. Ale uważał, o, ale Biała Rosja. To pociągi jeździły regularnie, było czysto i, i bogato. On miał sentyment do tej Białej Rosji. Stąd oskarżył Piłsudskiego, że doprowadził do zniszczenia tej Białej Rosji. To, to jest to jedyne, co łączyło Giertycha z Józefem Mackiewiczem. A może nie jedyne, ale no jedno z niewielu rzeczy. Także widzimy, że tutaj dyskutować można dużo. Ja też jestem zwolennikiem tej wizji, którą są Żynicy, chociaż on, mówię, odrzucał Związek Radziecki, wyjechał z niego. Był takim pupilkiem dla zachodnich liberałów do czasu. On, jak zorientował się, czym jest Zachód, natychmiast zmienił zdanie i jak wrócił, to mówi: Słuchajcie, stamtąd przyjdzie zagrożenie, i tak dalej, ideologiczne głównie, prawda? Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy na koniec jeszcze coś. No to tak to tak króciutko może. W takim razie, no skoro, skoro mamy taką hybrydę, no niektórzy, by, niektórzy by i tak powiedzieli, że no dzisiaj to Rosja państwo bandyckie i nie gadamy z nim. No ale czy nie powinniśmy brać właśnie bo no, niektórzy chcą sobie wybrać tylko jeden obraz albo tej Rosji właśnie takiej tej części białej konserwatywnej tutaj gdzie prawosławie się odradza chociaż to też bym polemizował troszeczkę a z drugiej strony chcą sobie wybrać właśnie obraz tu czerwona siła plac czerwony czerwone sztandary na czołgach wiezione 9 maja i tak naprawdę każdy obraz będzie niby prawdziwy, ale on jest, on jest fałszywy, bo jest tylko wycinkiem. I to jest chyba największe zagrożenie, że bierzemy sobie właśnie obrazy wycinkowe. Można sobie tak zrobić, że a, lubię Rosję tą, prawda? Ale polityk nie może tak myśleć. Musi brać Rosję taką, jaką jest. Na przykład jaki jest główny błąd, nie wiem, Gazety Wyborczej Michnika. Oni mówią tak, Rosja tak, ale tylko demokratycznie. Tylko prozachodnia, zapadnicka, no to mogą czekać tak jeszcze wiele lat i tak dalej. Natomiast w realnej polityce, znaczy mają prawo do kultywowania, że tak nam się podoba na przykład, nie wiem, Sacharow albo tam ktoś inny. Natomiast w realnej polityce państwa, to się ma relacje z takim państwem, jakie jest w danej chwili. A nie w takim, jakim byśmy chcieli, bo wtedy nie ma polityki. No Jest non-stop, tak jak u nas jest taka doktryna. Owszem, z Rosją to możemy rozmawiać, ale dopiero jak będzie taka, 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 taka. Jest x warunków. No to tak się polityki nie prowadzi. I tak bym tutaj nawoływał do odróżnienia tych kwestii. Każdy może mieć sympatię, bardziej lewicowe czy prawicowe, ale państwo powinno prowadzić jednolitą politykę wobec tego sąsiada, który akurat jest i tych władz, które akurat są. No i myślę, że to dobry moment na zakończenie. Moim i państwa gościem był redaktor naczelny Myśli Polskiej Janen Gelgard. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępnienia tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.